Ryb na Was bardzo serdecznie wszystkich moich widzów już w trzeciej serii mojego Let's Play, czyli Władca Pierścieni Podróż. Tak więc no, pozwólcie, że wejdę na chwilę obecną w opcję. Przyjdzie się trochę te dźwięki z gry, które powinienem zrobić to już no... Conquest. Zanim jeszcze zacząłem nagrywać ten film. Tak więc cóż, co ja mogę powiedzieć parę słów od siebie o tej grze? Władca Pierścieni Podróż charakteryzuje się tym... jak wam to już powiedzieć, już nie wiem, czasami się język łączy nawet, jeżeli mam coś mówić o danej grze. No, jest to właściwie mieszanka wszystkich części z... filmu. Czyli Władca Pierścieni, Dwie Wieże, Drużyna Pierścienia oraz Powrót Króla. Te wszystkie części, trzy części filmów są ze sobą zmieszane i stworzone jako gra. Ponieważ w tej grze, Władca Pierścieni Podbój, w każdym jednym... Tutaj mamy właściwie wybieranie swojej strony, czyli albo dobra, albo zła, czyli ludzi lub orków. Ja wam powiem, że w tej grze się znajdują po prostu pewne momenty, pewne misje, które w ogóle nie były przedstawiane w filmach, ale cóż, no gra to gra, a film to film, to zupełnie są inne światy, tak więc no, zaczynajmy już naszego let's playa, trzeciego już. Tutaj narodziny potęgi Saurona, czyli mamy zło i wojna o pierścień, czyli dobro. Tak więc ja chyba zmienię profil sobie. Tutaj ma team, to dobra, tworzę sobie nowy. No dobra. Zapomniałem, że jak się tworzy nowy profil, to jeszcze dźwięki się ten... Trzeba będzie ściszyć nowe, bo to ten... Dobra. Mniejsza z tym. Conquest. Capture all the territories. Okej. No teraz możemy już swobodnie normalnie zaczynać, tak więc... Ja tak się zastanawiałem, czy nakręcić ten odcinek, tą całą serię Let's Play z obydwu stron, czyli ze strony dobra oraz zła. No i nie wiem jak wy, ale ja się chyba raczej zdecydowałem z obu stron, żeby pokazać wam głębiej, jak wygląda to wszystko, jakie są misje może po stronie tego dobra czy tam zła. Tak więc dobra, ja tutaj jestem od grania i od gadania na temat tych gier, które nakręcam. Tak więc no, zaczynajmy. Heroiczny. Dobra, i tak jak widzimy, mamy 3, 6, 8 misji. 8? Tak, 8. 8 misji. W obydwu stronach. Teraz właściwie to ja wybrałem stronę dobra, czyli wojna o pierścień. I pierwszą naszą misją jest bitwa o Helmowy Jar. No dobra. To zaczynajmy. Pozwólcie, że ten filmik ominę i wam wszystko będę tłumaczył już podczas nakręcania tego odcinka. No dobra, i mamy teraz właściwie menu, znaczy nie menu główne, tylko... Znaczy ja to bynajmniej tak nazywam, menu główne wyboru postaci. Co prawda mamy tak naprawdę do wyboru cztery postacie, w tym wojownik, łucznik oraz mag i zwiadowca, ale na chwilę obecną, na pierwszą misję po stronie dobra, to my nie mamy tutaj żadnych, no tak jak widzicie, znaczy dwóch tych postaci, czyli maga i zwiadowcy. Ponieważ była to bitwa o Helmowy Jar, a w filmie nie było, znaczy był z wyjątkiem Gandalfa oczywiście, nie było magów, z wyjątkiem Gandalfa i Sarumana. Ale w bitwie o Helmowy Jar uczestniczyli głównie tylko wojownicy oraz łucznicy. Łucznicy to już elfy, no to oni inaczej się prezentują niż ci teraz, tak jak widzicie, wojownicy. To są wojownicy Rohan. Dobra, ja na chwilę obecną wezmę sobie wojownika. No dobra, i mam teraz zadanie bronić długiego oto muru, tego całego, ale przeważnie to interesuje nas tylko ta zaznaczona niebieska część muru. Co pokazuje nam ta? Oto żółta, to jest strzałka. Mamy za zadanie, bo już pojawił się licznik czasu na górze, tak jak widzicie. I w
ciągu tej, no już tak, dwóch niecałych minut, już tak to ujmę, mamy za zadanie bronić przed orkami tego oto zaznaczonego obiektu muru. Znaczy, jest obiektu muru, no po prostu zaznaczonego, zaznaczonej części muru, już lepiej to zabrzmi. Dobra, co ja mogę powiedzieć jeszcze na temat tej gry? Czym się ona charakteryzuje głównie, jeżeli chodzi o postacie, fabułę, czy tam grafikę lub efekty? Jeżeli chodzi o postacie, wojownicy głównie, no, już sama nazwa wskazuje i wiemy to od samego początku, że się bardzo dobrze sprawdzają na polu bitwy jako walce wręcz. Natomiast ich jedyną taką dodatkową, oni mają dodatkowe zdolności, czy tam umiejętności, już no, to umiejętności bardziej, w walce, dzięki któremu, jeżeli przytrzymamy lewy shift, to nasz miecz się zapala i właściwie no, płonie. Jest ognisty miecz, już ja go tak nazywam. Jeżeli będziemy naciskać literkę R na klawiaturze, czy tam też raczej no, lewy przycisk myszy, to nasz bohater będzie robił taką oto falę. Zaraz wam zademonstruję to. Zauważcie właśnie, że w prawym dolnym rogu znajduje się pasek tych mocy naszej umiejętności, którą chcemy użyć. Jakiejkolwiek, bo ona bierze za wszystko. I ona właściwie ładuje się wtedy, kiedy my zabijamy przeciwników. Dobra, teraz mam zadanie właściwie zabić no, orków z pochodniami, którzy chcą właściwie zniszczyć ten mur. Tak jak widzicie, bomby już mają przygotowane. Dobra, jeden z głowy, a teraz drugi. Dobra, do czego ja miałem jeszcze wrócić wam powiedzieć, bo... Aha, co do tych umiejętności, to nasz wojownik za pomocą klawisza F może rzucać taki miotany topór, czy to miotany, jak to się inaczej nazywa, nie pamiętam. Bynajmniej rzuca on taką dodatkową swoją bronią, dzięki któremu z dystansu będzie mógł z łatwości no, zdjąć przeciwnika. Tym samym, wracając do tych już umiejętności, do tego ogniowego miecza, to naciskając literę R, to tworzymy taki win, dzięki któremu będziemy mogli uderzyć każdego wroga dookoła. Ale tym samym, jeżeli naciśniemy już lewy przycisk myszy, to tworzymy oto taką falę, atakujemy szybko wroga z krwi. O Boże, kurde, nie? Nie, zdążyłem. Uff, zdążyłem, dobra. Dobra, no i cóż, no i to było tyle, jeżeli chodzi o umiejętności, ale ja przeważnie silnego jakiegoś bossa, to ja zawsze biję tak. Tak robię, a później jeszcze tak mieczem, to już możemy zadać ten cios prawym przyciskiem myszy. Musimy oczywiście do tego przytrzymać shift, tak jak do każdego. Oto ten cios. Dobra. Właściwie to unosimy przeciwnika w powietrze i tym samym zadajemy mu obrażenia ciosem w dół. Bynajmniej, no, według mnie ten ruch naszego bohatera, którym sterujemy, jest taki najbardziej stosowny, jeżeli chodzi o zabieranie, o zadawanie jak najwięcej ilości obrażeń. No dobra, i to tyle, jeżeli chodzi o postać wojownika. I w dalszej części tego filmu, albo w następnych już filmach, zajmiemy się innymi postaciami, tak typu, czyli łucznik, mag albo zwiadowca. Ale teraz ja chyba zmienię na postać łucznika. Ale jeszcze nie, jeszcze tylko obronię. Pomogę naszym obrońcom pierc tutaj zabić tutaj paru orków. Dobra. Czy ja o czymś nie zapomniałem dodać? Aha. Zauważcie właśnie, że w którym to można... Aha. Lewym kontrolem możemy blokować ciosy przeciwnika. Bez względu na to, czy będzie on walił, czy będzie on zadawał nam ciosy z przodu, czy też raczej z tyłu, nasz wojownik, nasza postać bez trudu może się obronić przed każdym z nich. Przed każdym ciosem. Dobra, o, mamy łucznika, łuk high. Że mam resztkę życia, ale się wyciekało. Dobra.
Jak to przewagę zdobywa? Aha. Bo ja tamtej części miałem zbroić, ja się tutaj aż ten... żebym rozpędził. Dobra, gińcie. Gińcie, szmaty. O. Dobra. W tej chwili, no, byliśmy świadkami, kiedy ork Uruk-hai, no ork Uruk-hai, po prostu Uruk-hai, dzięki dużej pochodni zniszczył kawałek naszego muru. Dobra, czy tutaj są zamknięte, to się orkowie na razie nie dostaną. Ale kiedykolwiek będziecie, jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli zagrać w grę Władca Pierścieni Podwój, jeżeli mielibyście w tym momencie gry wybierać, to tutaj już będzie czterech dowódców Uruk-hai, czyli inaczej wojowników. Tak się inaczej też określa jako dowódcy. I oni mają dokładnie takie same umiejętności jak my. Mogą nam zadawać takie same obrażenia jak my im. Czyli między innymi w tym, no, rzucanie, o. Byliśmy teraz właściwie świadkami, no zauważyli. No już teraz drugi rzucił na nas. Oni bynajmniej mogą zrobić również taki sam wir, co ja teraz temu, jednemu orkowi. Dobra, jeden z drugiego ubiłem już. Mogą odparowywać nasze ataki. Oraz... o, ładnie, żebym tego uniknął. Bo wtedy, kiedy leżymy, to również mogą nam zadać obrażenia, rzucając toporem miotami w nas. Dobra, jeszcze tylko dwóch dowódców zostało. Tak więc cóż, no wracając do tych wojowników, tych naszych przeciwników, orków, to właściwie przeważnie tutaj w tej grze istnieje 5 postaci, ale my możemy sterować tylko 4. Czterema, czyli w tym między innymi, no, zwiadowca, mag, wojownik oraz łucznik. Ale jest jeszcze jedna postać, ale to już bardzo słaba, to jest już piechur. Oni się nazywają piechurzy. Widzicie teraz jednego tutaj za mną, o, z tym mieczem krótkim, jednoręcznym tutaj biegnie. Z bronią jednoręczną, czy tak to nas lepiej by brzmiało. Nie wiem, a nie, więc to by chyba jest, jednak jest to piechur. Cztery, to było już kurczę. Dobra, zabici. Odbij długi mur, dobra. I tutaj, za każdym razem, kiedy już będziemy mieli takie zadanie główne, specjalne, to pojawia nam się komunikat: dokonaj wyboru, czy chcesz grać bohaterem. No to dobra, na przykład jeżeli naciśniemy tak, czyli lewą strzałkę, to będziemy mogli grać Aragornem, ale nie zawsze Aragornem, możemy też Legolasem, Gimlim, czy tam innymi postaciami. Dobra, Aragorn to... jest właściwie, on się charakteryzuje innymi umiejętnościami, chociaż też bardziej się sprawdza w walce, w walce wręcz oczywiście. W końcu nie walczy on na dystans, nie ma łuku żadnego, chociaż też ma to, ten miotany topór, dzięki któremu będziemy mogli nim rzucać i zadawać obrażenia przeciwnikom z dystansu. W każdym razie on nie ma takiego toporu jak wojownicy, tylko ma taki przeważnie noż, ale... za każdym razem, jak rzucimy to co jakiś czas, to noże nam się spokojnie regeneruje. Ale dobra, wiecie co? Ja ten długi mur odbiję. Jak go już mi się uda odbić, to zamienię na łucznika. I wytłumaczę wam właściwości postaci, które walczą z sam. Czyli łucznika. Dobra. Muszę tylko odbić ten długi mur. Zaraz mam wszystko jeszcze po kolei wytłumaczę, chyba że już niektórzy z was mieli kontakt z tą grą kiedyś, już grali. Ale cóż, no ja i tak jak mam to postaram się wszystko tak wytłumaczyć, bo nie mam pewności 100%, czy wszyscy grali, czy no, wszyscy znają tych ten, no, zdolności tych postaci. Chociaż ja wiem, wy pewnie teraz się zastanawiacie, czemu ja wam to wszystko mówię, skoro wiecie, że łucznicy strzelają tylko łukami, no i walczą przeważnie na dystans, ale to nie chodzi mi o to. Ja wiem, że wy doskonale wiecie o tym, że oni, o Jezu, walczą na dystans, że strzelają z łuków, ale tu chodzi o jedno, o umiejętności, jakie posiadają oni. Czyli na przykład, no, zatruta strzała, ognista strzała oraz potrafią strzelić kilka strzałami na raz, zadawając trzem przeciwnikom naraz właściwie obrażenia.
Więc o to mi chodzi. Posiadają również i zatrute oni strzały, ale o tym później, na razie nie będę wam mieszał. Zajmijmy się wbijaniem tego drugiego muru. No dobra. Aragorn ma inne takie przeważnie umiejętności, jeżeli chodzi o ataki. Nie wiem, czy pamiętacie, czy oglądaliście może film Władca Pierścieni Powrót Króla. To w tej trzeciej części filmu on... on właściwie udał się... Ja już nie pamiętam, tam ten film oglądałem, ale postaram się wam jakoś to powiedzieć. On po prostu poszedł z pomocą do umarłych. Prosił ich o to, żeby pomogli ratować miasto Minas Tirith, Gondor inaczej. Czy tam Białe Miasto, też tak to ludzie inaczej nazywali. To, co teraz ja robię, to taką dużą falę za pomocą lewego shiftu oraz prawego przycisku myszy. To właściwie to są chyba umarłe duchy, ci umarli z trzeciej części filmu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mogą to być jacyś wojownicy, prawda? Czy tam coś takiego. O, dobra. Teraz będę musiał obronić tego tutaj wyłomu. I jeszcze mam też taką ciekawostkę powiem. Jeżeli byście chcieli zmienić postać podczas gry, ale nie wiecie dobrze jak, to szukajcie oto takich oto posągów, do którego możecie podejść, nacisnąć literę E i tym samym zmienić postać. Ja na przykład na razie zmienię naucznika i wam wytłumaczę różne te jego zadania, umiejętności. Tylko nie zrozumcie mnie źle, nie to, że będę wam mówił, że on strzela z łuku i walczy na dystans. Tylko po prostu chodzi mi o umiejętności po prostu, zwykłe. Dobra, i możecie również zmieniać postać podchodząc do takich oto flag zdobytych oznaczonym jedynie naszą flagą, naszym krywym, czy tym godem, jak to nazwać. To zależy też, po jakiej stronie gracie. No dobra. Teraz będę musiał tego wyłomu bronić. I co? I wracając do tego łucznika. On ma jedynie za pomocą klawisza lewy shift, to my możemy strzelać trzema strzałami na raz. Tym samym natychmiast zabić jedynie piechurów naszego wroga. Ale wojowników to będziemy musieli już służyć więcej strzał. Teraz wam sobie mostruję. Dobra, ognista strzała. Możemy jej użyć za pomocą prawego przycisku myszy i wystrzelić za pomocą lewego. Teraz widzimy trzy były strzały, chociaż może zauważyliście dwie, ale to kurczę. Przewagę zyskują, cholera jest pierwsza. Mogę nie zmieniać tego łucznika, ale dobra. Dobra. Łucznik oczywiście może też zadawać ciosy wręcz, jedynie może. Już tak to nazwę po swojemu, może wjechać z buta do swojego przeciwnika, wjechać z buta może. No i cóż, jeżeli o co w tym chodzi? Ja kurczę, muszę sobie tylko przypomnieć, w którym to się... Cholera jasna, klawisza B. Aha, już wiem. Za pomocą klawisza F, tak jak u innych postaci możemy to robić, możemy zadawać obrażenia z kopa. Możemy kopać naszych przeciwników również, ale nie będziemy mogli... No walczyć po prostu rękoma. No dobra, obroniłem wyłom, zwyciężyliśmy, przeszliśmy pierwszą misję. Tak więc jeszcze nie powiedziałem wam jednego na temat tej postaci, czyli łucznika. Posiada on trzy zdolności, w tym ognista strzała, zatruta strzała, oraz nie wiem jak to nazwać, trzy strzały naraz, już tak to po swojemu nazwę. Trzy strzały naraz możemy wykonać za pomocą klawisza lewy shift. On wtedy strzela trzema strzałami naraz w różne cele, ale tylko w przeciwników może trafić, bo mamy tylko trzy strzały. Ognista strzała otóż zadaje ciut większe obrażenia, ale jeżeli strzelimy na przykład w ziemię ognistą strzałą, to natychmiast jakaś grupka orków odnosi od nas obrażenia oraz odskakuje na jakiś pewny dystans na ziemię, no i wstaje. Dobra, tutaj już zatrzymam grę. I zatruta strzała, ona powoduje po prostu u przeciwników już tak to nazwę wykrwawianie się.
Albo po prostu tracą oni zdrowie, ale dla mnie to bynajmniej wygląda na wykrwawianie się raczej, bo taka trucizna to działa na przykład różnie. Dobra, tak więc pierwszą misję żeśmy przeszli, wiecie już co i jak. Resztę wam wytłumaczę w następnych odcinkach, bo to nie wszystkie były postacie. Tak jak mówiłem na początku tego odcinka, no to ja, Ostyry, żegnam się z wami i widzimy się w następnym odcinku. Tak więc trzymajcie się i cześć.